Witam serdecznie. Dzisiaj jest piątek, 10 czerwiec 2022 roku. Niniejszym mam ważną informację dla Pana Boga. Numer jeden. I jest to mój prywatny przekaz do Pana Boga, który ma pod kontrolą tą planetę i czuwa na pewno nad wszystkim i wszystkimi, co się tutaj wydarza na tej planecie i w galaktyce. I prosiłbym, aby szacowny Pan Bóg usłyszał tutaj mój głos i wysłuchał to i wziął sobie to do serca. Chciałem się podzielić, Panie Boże, tylko z Tobą kilkoma tutaj sytuacjami, które zdarzyły mi się w tym życiu, tu na tej planecie, w tu i teraz. I gdybyś, dobry Boże, miał jakiś wpływ na to i mógł coś zrobić, mógł pomóc, zadzwonić swoim boskim telefonem, jakiś numer tam wybrać, zadzwonić, wydać tam do kogoś lub do jakichś grup ludzkości, czy osób fizycznych, czy osób prawnych, czy jakichś organizacji, kilka poleceń, i żeby pewne sprawy załatwić tak, jak powinny być załatwione. Dlatego niniejszym bardzo proszę o pomoc, szacowny Boże. Na pewno to dla Ciebie będzie drobnostka. No, w końcu jesteś Bogiem. Otóż doszło do tego, że taka organizacja kościelno-religijna, bym ją nazwał, która się nazywa Kościół Rzymskokatolicki, która ta organizacja ma wiele swoich oddziałów w bardzo wielu krajach, państwach i kontynentach na tej planecie. Ona się nazywa, tak tutaj na naszym podwórku ma taką nazwę, chociaż może mieć na innych podwórkach czy na innych rejonach może mieć inną nazwę. Być może ta nazwa będzie myląca z czymś lub coś tam, no, sugerująca albo nawet wprowadzająca w błąd. Otóż ta organizacja się nazywa Kościół Rzymskokatolicki, a jej szefostwo mieści się w takim słonecznym państwie Włochy, Italy. To jest miasto Rzym, Roma. To jest duże miasto i ma ono różne takie dzielnice. I jedną z takich dzielnic jest właśnie Watykan. Potocznie to się tutaj nazywa Stolica Apostolska. I tam właśnie mieszka szef tej organizacji. To jest taki starszy pan w białym ubranku z białą czapeczką. I jego organizacja tutaj na terenach słowiańskich, a szczególnie w Polsce, już ma bardzo dużą władzę wszelką, polityczną, świecką, duchową, już od ponad 1000 lat, ale tej organizacji tutaj wcześniej nie było. Więc pierwsze pytanie, drogi Panie Boże, trzeba zadać, skąd ta organizacja tutaj się wzięła na terenach słowiańskich w Polsce, skoro tu jej nie było jeszcze 1000 lat temu, więc ktoś tutaj musiał ją przyjąć, wpuścić, albo ta organizacja jakaś tak sama tutaj sobie weszła, bez pytania, bez proszenia się i tak dalej.
Nigdy nic nie wiadomo i wszystko możliwe. Otóż szczególnie po 1945 roku, kiedy się tutaj drugi, Panie Boże, konflikt zbrojny zakończył na terenach słowiańskich, to zmienił się ustrój, czyli układ sił. Tutaj Polska obecna trafiła do jednej ze stron, które były zwycięzcami tego konfliktu i byliśmy pod panowaniem zwycięzcy 50 lat i wypadałoby przyjrzeć się relacjom tej organizacji jak Kościół katolicki przez te 50 lat od 1945 roku, na przykład do 1990 roku. Później mieliśmy, drogi Boże, znowuż zmianę warty, tak można powiedzieć, i przeszliśmy pod lenno innego tutaj hegemona. I też są właśnie ważne relacje tej organizacji pod nazwą Kościół Katolicki Rzymski, właśnie z tym nowym hegemonem tutaj. Jak to wszystko wygląda historycznie, dziejowo, tutaj i teraz w 2022 roku, w czerwcu, na przykład. Czy Kościół katolicki jako organizacja robi dobre rzeczy, lub tylko dobre, albo takie jakieś no, nie do końca dobre, albo jego uczynki, decyzje i działanie są takie jakieś sobie średnie, a być może one są takie jakieś trochę poniżej średniego poziomu. Być może one mogą się pogarszać. Pogarszać i pogarszać. Być może te uczynki i działania tej organizacji Kościół Katolicki mogą być złe, lub czasami bardzo złe, albo nawet tragiczne, bym powiedział. Ale dla kogo tragiczne? Czy dla mieszkańców tutaj tego terenu? Czy dla samych funkcjonariuszy Pana Boga lub urzędników Pana Boga, czyli różnych panów, często starszych i z nadwagą, którzy mogą nie dbać o swoje zdrowie i mają brzuchy, mają takie czapeczki jakieś na głowie, być może czarne, i mają takie czarne ubranka. Dlatego jest ważne, drogi Panie Boże, w czyim interesie ta organizacja działa na przestrzeni dziesiątek lat, setek lat, tysięcy lat pod nazwą Kościół Rzymskokatolicki na terenach słowiańskich. Czy ta organizacja robi rzeczy pozytywne, czy może nie do końca pozytywne, czy może rzeczy złe robi, lub bardzo złe, albo różne przestępstwa być może popełnia. Być może sama nie przestrzega 10 przykazań i przykazania miłości. Być może ma bardzo dużo grzechów i to ciężkich, albo nawet śmiertelnych na swoim koncie. Albo ma jakieś dziwne cele biznesowe, tak można byłoby powiedzieć, które być może z naukami Chrystusa, ani z 10 przykazaniami, które znamy, i tam kilka dodatkowych przykazań i nauką linii Kościoła, przekazem społecznym, że być może te długofalowe działania, to co widzimy, może one są po prostu złe. A ciekawe, drogi Panie Boże, ile niewinnych ludzi zostało zabitych na przestrzeniach dziejów przez tą organizację. W końcu były różne konflikty zbrojne w imię Boga, w imię Chrystusa, więc warto się temu przyjrzeć.
Ale dzisiaj, tu i teraz chciałem, drogi Panie Boże, zauważyć taką rzecz, że organizacja Kościół katolicki ma duże znaczenie w Polsce i na przykład teraz po 2000 roku osoby religijne modlące się, które przynależą mniej lub bardziej pośrednio zadeklarowaną swoją wiarą i przekonaniami do właśnie organizacji Kościół Rzymskokatolicki i się bardzo sympatyzują z tą organizacją, z Episkopatem Polski, ze Stolicą Apostolską, tak ogólnie mówiąc. Dlatego, drogi Panie Boże, doszło do tego, że ludzie, którzy są wyborcami rozmodlonymi i chodzącymi w niedzielę do kościołów, wykonując różne rytuały, obrzędy, modlitwy, śpiewając różne pieśni swoimi ustami przy organach lub bez organów, solo na przykład, a cappella, to ci wyborcy związani jakoś częściowo z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce powołali taką organizację do władzy, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. To był gdzieś tak 2015-16 rok. I się okazało, drogi Panie Boże, że ta organizacja, nieciekawa zresztą jak Prawo i Sprawiedliwość, odebrała mi bez żadnych kwitów dzieci i spacyfikowała mnie mocno, bardzo dotkliwie i dosadnie, ale nie mieli żadnych kwitów na to, żadnych powodów ani dowodów. Dlatego, drogi Panie Boże, chciałem Cię poinformować dzisiaj, że to się wydarzyło. I no, mówię osobiście tej sytuacji nie. Czyli po prostu nie dałem nigdy zgody nikomu, aby mnie pacyfikował całą siłą zbrojną, militarną, urzędową, siłą władzy, siłą autorytetu nawet. I nękał mnie uporczywie, ponieważ to, co doświadczyłem, to można nazwać, że jest uporczywym nękaniem już piąty rok przez najwyższe organy władzy z Warszawy aż tam do Wrocławia. To takie miasto na rubieżach III Rzeczypospolitej. Jest to smutne, drogi Panie Boże, że to się dzieje tu i teraz, gdzie organizacja Kościół Rzymskokatolicki ma duży wpływ na władzę w Polsce. I to, że wyborcy religijni powołali tą grupę do władzy pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Mieliśmy niby jakąś dobrą zmianę wtedy, która się okazała parszywą zmianą, ponieważ jeśli pracownik Sądu Rejonowego Magdalena Kaliszewska, Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, może wykorzystać przeciwko mnie, suwerenowi, całą siłę państwa polskiego i otrzymać wszystkie korzystne wyroki przyklepane przez jej kumpele sędziny i prokuratorki wrocławskie, no to uważam, że jest coś nie tak i się nie zgadzam z tym. Są to istne przestępstwa popełnione na mnie, a no, wyborcy religijni i katolicy w dużej części powołali do władzy Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest takie kuriozum, bym powiedział, że to się może dziać tu i teraz, że bez żadnych kwitów ani dowodów mnie obciążających państwo polskie całą swoją siłą odebrało mi dzieci i mnie pacyfikuje uporczywie, nęka piąty rok bez przerwy. Ale co najgorsze, drogi Panie Boże, że nie mogę dzieci wspierać już piąty rok, nie mogę im kieszonkowego
przekazywać, kupować prezentów, rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, komputerów, laptopów do nauki szkolnej. I drogi Panie Boże, nikt tego nie chce zmienić, pomimo że władze w Warszawie wiedzą o tym i są świadome tego, że tam w tym Wrocławiu popełniono gwałt i duży grzech, prawie śmiertelny na mnie, duże przestępstwo, i każdemu to tam pasuje i nikt tego nie chce zmienić. Więc to jest patologia, drogi Panie Boże, i chciałem Ci o tym dzisiaj tu i teraz poinformować, o tym, że no, jestem przeciw temu, i jeśli ta organizacja Kościół Rzymskokatolicki w Polsce reprezentuje Ciebie tutaj, drogi Boże, no to uważam, że jest coś nie tak, że jakiś tam przekręt po prostu jest i że Ty, drogi Boże, nie utożsamiasz się z tą organizacją pod nazwą Kościół Rzymskokatolicki.